Cześć moi drodzy, halo halo, tu Szpaku Szpakowski. Witam was w serii Francją Hearts of Iron 4, w drugiej serii nagraniowej dzisiejszego dnia. Jak widzicie, udało nam się zająć Sycylię. W końcu to jest taki mały krok dla Francuza, ale wielki dla wygrania wojny. Marynarze nam tutaj naprawdę zrobili ogromną robotę. Teraz moglibyśmy się nawet zdesantować w wielu innych miejscach, ale ja mam inny plan. Ja bym tu przeniósł moje czołgi. Które są? Gdzie one są? O, patrzcie jaki piękny. Jest tutaj już weteranem. Plus 75 do walki. Wiecie to? Co? Wyjedźcie tu. Tyk, 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 tyk. Gdzie wy jesteście? W ogóle gdzie jest ten weteran? To jest... Który? Który to jest? Halo? Ty? To jesteś ty? To jest zaznaczony? Ja bym już powolutku te czołgi Ja bym już tutaj zastąpił nawet tę dywizję piechoty. Wstawił tu. Nie tu. Ciebie tu. A czołgi bym zabrał. Stawiłbym do osobnej nowej dywizji. I mamy tutaj Charles de Gaulle. O, on może być. Nawet tutaj stawił więcej tych dywizji, pyk. Niech one się tutaj podejdą i do tej armii podejdziecie. Oj, mam tutaj za dużo już. Bo to idź kolego tutaj, o. Piechota morska 2, super. Możemy się zdesantować jeszcze większej ilości miejsc. I mamy listopad 1940. Leci to sprawnie. Powinniśmy upaść, nie upadliśmy. Jesteśmy niesamowici. Czy możemy tutaj, o, czołgi ciężkie 185 dni. To jeszcze możemy chwilkę poczekać z tym. I na razie zrobimy lepszą artylerię. Moje czołgi mogę już tutaj desantować powolutku do Palermo. Płyńcie. Nie, raczej nie. Tutaj nic nam nie zrobią, tutaj nasi drodzy koledzy. Przyniesiemy tutaj wszelkie. O Jezus Maria, cała marynarka francusko, hiszpańska. Nie, hiszpańska nie, bo hiszpańska przeciwko. Brytyjsko, francuska na Morzu Śródziemnym stykowała jeden konwój. No, mogą czuć się docenieni. Dobra, panowie, płyniecie, płyniecie. Tutaj już będzie idealny moment, żeby się zdesantować na drugą stronę. Marines potrafią, nie mają kary za przejście przez rzekę, prawda? Nie mają. Ale to są ludzie, którzy znaczy przez takie przecisiny. To są ludzie, którzy są do tego stworzeni. Niech oni na razie szturmują i zaatakujemy ich od dołu. Tak? Dokładnie. Pyk, pyk, pyk. No dawać, dawać, dawać. Spalać im tą głupią organizację. Jesteście moimi Marines. Kosmiczni Marines. Lecicie dalej. Jesteście moimi tajnymi agentami. Nie. Lecicie, lecicie dalej. Wyszyfrowanie, moje samoloty lepsze są już. Co mogę zrobić? Czy mogę zrobić tutaj jeszcze lepsze samoloty? Mógłbym. Ja już nie będę produkował tych starych, ja zrobię jeszcze lepsze. I mógłbym zacząć badać nad tymi RL-44. Bo czemu nie? Aha, właśnie już muszą rozbijać więcej sił. Pyk, pyk. Wiecie, co bym nawet zrobił? Ja bym tego wsadził do nowej dywizji i oni niech mają marszałka polnego Gamelina. Bo mogą. To już nie jest front Europa. Znaczy ten, to już nie jest front Afryka, to już jest front Europa. Halo, halo, tu Radio Wolna Europa. I usunąłby wam to. Wstawił was tu. Podejdźcie wszyscy. O, pięknie się moi żołnierze biją. To są specjalni komandosi. To są tak jak Brytyjczycy mają SAS, SWAT i tak dalej. To są właśnie moi. Co ty jesteście? Jesteś nie taki super dobry. Ale tutaj mamy góry. Ale o, bijcie się, póki nie mają organizacji, ominijmy te góry najlepiej. Mamy. O, i od razu na Zjednoczone Królestwo trzyma tutaj samoloty. I osiągnęliśmy przewagę powietrzną we Włoszech. Fajnie, nie? Może uda nam się tak przejść sprawnie aż do Rzymu. Żeby nam to pozwoliło na wyniszczenie tej gospodarki całej rzymskiej i tak dalej. Rzymskiej. Co ja gadam? Co ja plotę? Farmazony ploty 3 po 3. Monte Cassino drugiego nie będzie. To Francuzi naprawdę opanują. Idźcie, jedźcie tutaj, dokładnie. Jak wyjdziecie, to przebijecie się przez nie wszystkie. Jedziecie, jedziecie, dobrze. Musicie opanować jak najwięcej terenów. Wiecie co, nawet tutaj dwie dywizje niech jadą tu. Pomóżcie się przebić. Wyjedziecie tutaj. Wyjedźcie tu. Wyjedziecie akurat tutaj, świetnie. Strasznie wolne są te czołgi, no ale to są czołgi ciężkie, czego ja wymagam. Nie będzie mi się tutaj nikt z dołu desantował, bo nie ma kto desantować. Osiągnęliśmy tutaj z Brytyjczykami taką przewagę, że to jest fajne, miłe. Tylko nie rozumiem, dlaczego Kanada cały czas próbuje desantować się w Jugosławii. To jest bez sensu, bezużyteczny pomysł i tak troszkę niesprawdzony. Przebicie się, dokładnie. Nawet mógłbym tutaj po. O, poda się tutaj jeszcze jednego czołga. Wy atakujcie tu. To są góry, tak? Ajajaj, czołgi ciężkie nie potrafią walczyć w górach. Żadne czołgi nie potrafią walczyć w górach, ale tym bardziej ciężkie.
Ale nie potrafię mi też ich przebić, to jest druga sprawa. O, świetnie, jedźcie tu. Ty zaatakujecie z tej strony, wy zaatakujecie tutaj. Wy zaatakujecie tu. Wjeżdżać dalej. Przebijecie się i wracacie już na ten front tu. Brytyjczycy już mi fajnie latają. Teraz widzę ich te hurricane'y. Co wy się pychacie, panowie? Co wy tu wchodzicie? Nie ma wchodzenia. Widzę, że Adriatyk jest też zabezpieczony przez nasze wojska. Jezus Maria, oni mają... Co wy tu macie? Jakiś ciężki pancernik, tam krążownik. Niesamowite. Oni? Lecicie tu. Gdzie idziecie? Tu idziecie. Atakujecie. Nie tracę czołgów ciężkich, prawda? A, nie tracę, jak jeszcze produkuję ogromne ilości. Chrom. Potrzebuję chromu. Wolfram. Mogę coś ściągać, żeby nie używać konwojów. Portugalia. Nie chcę na razie używać konwojów. Abdykacja króla Karola II. Czyli już nie będzie tego fajnego... Nie będzie już tego fajnego styl życia i króla Karola II. No, zabawne. Dokładnie. Lecimy cały czas do przodu. Patrzcie, ile, że Włosi musieli tutaj troszkę rozrzucić te siły. A ja mógłbym może spróbuję tutaj się rzucić. Da radę? Jak wygląda sytuacja z tej strony? Czy oni się biją się, potrafią się bić? No może lepiej nie. Ja tu tracę niepotrzebnie ludzi, a ja nie chcę robić tych poborów coraz większych, bo no to jest bez sensu. Potem mi wszystko gorzej się produkuje, jest... Wolniej się szkolą nowe jednostki. O, o, idźcie tutaj. Fajnie byłoby tutaj zamknąć. Ej, to jest takie prawdziwe Monte Cassino tutaj, no, nie ma co mówić. Chociaż to powinno być troszkę na odwrót, że to raczej czołgi ciężkie powinny się wbijać w nich. Ale, no nic. Co ja na to poradzę? Jedziecie tu. Pomóżcie im w obronie. A wy zaatakujecie tych. Może uda wam się zamknąć. To byłoby spoko. To byłaby spoko opcja. Wasze przejęcie tutaj lotnisko. Nie. Ty, Marines, tutaj zostań. Mógłbym na sobie już zmienić na jednostki górskie. Gdyż tutaj, no, jeżdżąc tutaj po górach, to... Znaczy po Włoszech to takie bardziej góry. To chyba nawet gdzieś była linia Gustawa, nie Gustawa, tak? Gustawa? Tak, to chyba była linia Gustawa, z tego co pamiętam. No ale nic. Produkujemy się jakieś sprzęty? Nie produkujemy się żaden sprzęt. A mógłbym wyprodukować już jeszcze więcej piechoty. A 7 dywizji. Awiazy pancerne. O, użycie zaopatrzenia minus 10. To mi się bardzo podoba, to jest śliczne i na pewno będzie przydatne. No nic, nie szturmować, panowie. Nie szturmować. Nie potrzebujemy na razie tego, tracimy jedynie ludzi. Mógłbym spróbować się desantować w Rzymie i utworzyć tutaj drugi front. To jest świetny pomysł. Tylko musiałbym wysłać jakieś dodatkowe jednostki, które będą mogły mnie tutaj troszkę chronić. Jezus, teraz samozwańczy Brytyjczycy, którzy ruszają do przodu. A jak w ogóle tutaj wygląda... Ohoho! Jak widać, mam tutaj mocną przewagę, jeżeli chodzi o... Znaczy mocną, nie aż taką mocną, nad małą przewagę. No ale jest przewaga nad wojskami niemieckimi, jeżeli chodzi o granicy. Tylko wojska niemieckie biją mnie, jeżeli chodzi o ilość posiadanych wojsk, a ja takich sił nie posiadam. Rozbudowa lotnictwa? Nie potrzebuję tego. Niech się szkolą wojska, potrzebuję szybko wyszkolonych wojsk. Tak, żeby móc zdesantować się moimi komandosami. O, to by mi się przydało, ta baza morska byłaby spoko. Ale mam tutaj jakieś inne bazy morskie? Nie, ale zaraz będę miał. Zrobimy tak bazę dwójkę. I niech ona priorytetowo się buduje. Bo wtedy będę mógł zdesantować się mi Marines, znaczy ja nie wiem, w Rzymie. A gdybym się zdesantował w Rzymie, mógłbym otworzyć drugi front, którym by moi Marines cały czas trzymali i bronili. Ty, ej, ja to nie ma żadnych... Wait. Koniec. Bo już miałem mówić, że tu nie ma żadnych wojsk, które będą... Chociaż, gdybyście się zbili. Kto tutaj atakuje? A, wszyscy. Ale wy tak naprawdę nie możecie nic zrobić temu pojazdowi, prawda? A, jeźdź tu. Niech moje czołgi ciężkie wkraczają w tereny. Wielkiej Rzeszy Faszystowskiej. O, i szyfrowanie, super. Zawsze to są jakieś plusy i bonusy. Mamy 1941 rok, co oznacza linia montażowa. Linia montażowa, więcej do produkcji sprzętu, więcej sprzętów, więcej czołgów. Więcej czołgów, wygrana wojna. A co wy mi tak szerujecie, kociaki? Jedźcie na nich. Ej, patrzcie, Brytyjczycy mi się zastosowali, super. To jest to zabezpieczenie, o którym mówiłem. I tych 7 dywizjach, które za chwilę wypuszczę. Burgundii są, dobra. Znaczy, wyjdziecie z Burgundii, ale macie... Nie, nie to chciałem.
Ale wy już tutaj płyniecie, pyk. I proszę, dołączcie do kogo? Do pomarańczowego czy fioletowego? Do pomarańczowego. Albo nie, do fioletowego. Wyłączcie do fioletowego, bo pomarańczowy będzie chciał się zestantować tu. Jaś, już się buduje ten port? A, nie budował się, bo przecież... Tak, nie budował się, bo przecież tutaj walczyli. Ale rzućcie się tutaj na nich. Więcej sił, to więcej sił. Dobrze, ściągamy tutaj mocną przewagę. Ej, zaraz, no co da za przewaga, skoro mi tutaj biją? Nasze misje, nie ma żadnych naszych misji. No i przegrywamy tutaj w Polsce, ale co to są? Włoskie samoloty Bredy. No to teraz oni dominują tutaj w Polsce i to czuć tego skutki. Ale patrzcie, jak na mnie szturmują co... O, Amerykanie chcą mi wystać więcej sił, dzięki. Patrzcie, jak na mnie Włosi szturmują już, ile stracili. Prawie za chwilę kolejna rocznica, 2 miliony. I zrobili większy powór, ale i tak tego tracą w cholerę. Cholerę i więcej. Czy ja się tak gdzieś przebiję? Tak, mam lotnisko. Super, super sprawa. Dzięki temu możecie szturmować. Większe... O. Szturmujcie te góry, szturmujcie ich. I więcej, artyleria trójka. Będą mocniej bili. I zastanawiam się, czy potrzebuję rozbudowy tak naprawdę przeciwpancernej. I moim zdaniem nie. O, przepraszam. Moim zdaniem tego nie potrzebuję. Jest to na chwilę obecną bezużyteczne. Gdyż Włosi nie posiadają tak mocarnej broni przeciwpancernej, jakie mogłoby się wydawać. Super panowie, super, lecicie do przodu. Czy ktoś mi tu wsadził jakieś samoloty? Ja mam jakieś samoloty w rezerwach? Nie mam. Mam tutaj jakieś. A lećcie wszyscy tu. Ty, są tu jakieś samoloty? Już Zjednoczone Królestwo ich trzyma. No, lecicie, lecicie, lecicie. O, lecą. Świetnie. Połączcie się wszyscy w jedną oddział. I lećcie, latajcie mi tu. Pyk, pyk, pyk. Tak, żebyście zdominowali się jeszcze trochę w powietrzu. Wiem, że będzie na chwilę, że produkujemy myśliwców, bombowców taktycznych, całej reszty tych dupereli. Ale nie produkuję. No nie. Jeźdźcie tutaj moje czołgi ciężkie. Mówiłem, że one wygrają na wojnę. Dokładnie. No mamy tutaj taką typową francuską taktykę, czyli i są piechoty z czołgami. Bo tak naprawdę fajne w ogóle jest takie myślenie doktryny ogólnie, jak to widział bitwy pancerne, w ogóle wojnę. Bo na przykład Związek Radziecki widział wojnę tak, zwłaszcza to była doktryna Tuchaczewskiego. O Jezus, jak się bija trzecia Rzesza. Że oni będą rzucać masowe sprzęty czołgów, samolotów, w ogóle taka wojna totalna, coś... Taki trochę Blitzkrieg, tylko na taką ogromną, ogromną ilość. Na przykład, nie wiem, lecą, lecie 1000 czołgów, nad nimi leci 1000 samolotów, za nimi setki tysięcy żołnierzy piechoty i wszyscy takim zmasowanym szturmem lecą do przodu. Francuzi, na przykład, nie wiem co oni dokładnie sobie myśleli, jeżeli chodzi o broń pancerną, bo oni dalej robili tak jak w pierwszej wojnie światowej, oni łączyli dywizję piechoty z dywizjami pancernymi. Nie tworzyli osobnych dywizji pancernych do działania, tylko wszystko musieli dostosować się pod piechotę. A Niemcy na szanty właśnie zrobili tą rewolucję, jeżeli chodzi o Blitzkrieg. Gdyż... O, co tu jest? Słabszy wróg? Serio? Mogę się tu wbijać? O, no serio, mogę się tu wbijać. Bijcie się. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A na przykład tutaj... No tak, sobie jest dużo... A na przykład Niemcy właśnie robi tak, że tworzyli osobne dywizje pancerne, lecz te dywizje... Lecz te dywizje pancerne, one miały ze sobą wsparcie inżynierów, kompanii ciężarówek, które jeździły za nimi. Ogólnie jechały czołgi, a za nimi jechały jakieś właśnie oddziały wsparcia zmotoryzowane. Czyli po prostu cały czas była szybka akcja. I na przykład, a Brytyjczycy nie wiem co dokładnie myśleli. Oni chyba liczyli na czołgi na początku bardziej opancerzone i przerzucili się na czołgi średnie. Cromwelle, komety. Chyba Centuriony były później, jak pamiętam. Ale zobaczcie, jak ten front będzie wyglądał. Rzućcie się, halo. A to nie, czekaj, co wy robicie? Nie wy, wy. Tak będzie wyglądało, jeżeli ja się tutaj rzucę. Wy! Ja tu wygrywam w niektórych miejscach. Świetnie. Ale też w niektórych miejscach mogę przegrać. O, już są jest odbijana powolutku Belgia. Świetnie. Dobra, ale na razie ja się skupię też na tym froncie. Czy coś się było zdobyte? To tu jest Sardynia. Kto to wylądował? No, Kanada wylądowała! A wy? Nie rzucicie się tu? Tu? Tak troszkę? Tak troszkę? Troszeczkę? Dobra, rzucajcie się dalej. Idziecie. Ja bym nawet wam tutaj pokierował, że możecie ruszyć tak naprawdę tutaj. Wy możecie naprawdę ruszyć też tutaj. No i ruszajcie. No.
Czemu nie iść, nie? O, i patrzcie, teraz na mnie szturmują już Niemcy. Oni są w rozsypce. Patrzcie. Patrzcie, jak świetnie idzie, ale ja tracę tym żołnierzy sporo. Tak? Ale Niemcy też tracą tym sporo żołnierzy. Troszkę ruszyliśmy frontem do przodu. Widzicie? Nie taki bezużyteczny sojusznik. Tylko po prostu walczę z opóźnieniem. Rozwój marynarki. Dalej nie chcą walczyć z Związkiem Radzieckim. Dalej się boją walczyć na fronty. Ale wiecie co? I już tutaj przegrywamy. I już tutaj dostajemy po dupie. Stop, 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 stop. I brońcie gdzieś tu. Królestwo Rumunii dołączy do osi. Nawet możecie... Tu jedna siła może... No właśnie. Idźcie, idźcie, idźcie. Ja się nie bronię tutaj raczej przed nimi. Tylko muszę podrzucić troszkę więcej sił. Czego wam brakuje? Artylerii. Boże, ta artyleria, co jest taki... To jest coś, co mnie tutaj bardzo nerwuje. Znaczy, nerwuje brak artylerii. Kanon de artylerii. Macie, leci do przodu. A jak wygląda mój push w stronę Rzymu? Świetnie, ej! A wy co tu robicie? Ej, halo! Halo! No, tutaj macie chronić też. Wy tak samo. Dokładnie tak. Czy Charles de Gaulle czegoś się uczy? Co jakoś tam się uczy? Nawet ten koleś czegoś się uczy, jest desantowcem, widzicie? Czas, szybkość przygotowania inwazji minus 30. To jest genialne. Nie wiem, czy nie zawaliłem sobie sprawy, że zrobiłem ten... Mogłem zawalić sobie tym, że troszkę ruszyłem. Jednak chyba zrobiłem za szybki szturm. Tak jest. Proszę, dołączcie wszyscy tutaj. Niby wiadomo, teraz Niemcy się na mnie wykrwawiają. Ale jednak wolałbym bronić na tej linii. Ale szybko tutaj, bo tutaj Amerykanie nie wybronią w Dunkierce. No już, 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 już. Już, już, już. Come on. Dobrze, dobrze, ruszycie tutaj i pomożecie. Smożecie ich? Smożecie. Przebijam ich czołgi, prawda? Tak jest, Niemcy teraz tracą tego sprzętu pancernego w cholerę. O, 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 właśnie coś takiego, dokładnie, dokładnie. I już mamy ten front ustawiony tutaj. To jest nasza linia odwrotu tak zwana. I ona będzie cały czas tutaj funkcjonowała. Ale patrzcie, trochę Niemców ruszyliśmy. Niech się teraz wykrwawią bardziej. My straciliśmy troszkę tej kampanii, ale oni tak samo. Ale Niemcy mają z tego co kojarzę więcej ludzi. Oni też nie mają powera. O, sił zasobów ludzkich też nie macie, panowie, widzę. I wchodzimy do Rzymu, proszę państwa. Viva Italiana, pizza hawajska i cała reszta. Gdzie jest informacja? Upadek Rzymu. Francuskie siły weszły do Rzymu po tym, jak resztki garnizonu wycofały się do pobliskich miejscowości. Nacierające oddziały szybko zajęły wszystkie budynki rządowe, a wkrótce zorganizowano długi, długi, uroczysty przemarsz piechoty jednostek pancernych wzdłuż Via del Corso. Nie wiem, byłem w Rzymie, ale nie wiem, że która to jest ulica. Upadek Rzymu stawia dalszy opór Włochów pod znakiem zapytania. Obserwatorzy twierdzą, że rząd, który zbiegł tuż przed zajęciem stolicy, wkrótce przystąpi do negocjowania warunków kapitulacji. Chcecie się poddać? To byłoby tak historycznie. Dobra, stójcie. Stójcie, stójcie. A co to jest za dział? Idź tu. No, znaczy bez czołgów nawet nie ma co tam ruszać i szturmować. To możemy zmienić na... Dokładnie, na ten frącik. A wy co wy tutaj? Dlaczego nie miało być za mało sił? I... Brońcie to, a nie na tej linii. O, dokładnie. No nic, nie można powiedzieć, że nie próbowałem, bo próbowałem. Ale nie wyszło. Ale patrzcie, Niemcy się teraz ruszyli, troszkę ich obudziłem. Mają znowu o wiele mniej sił niż ja na tej granicy. Czyli Marzinota przyjmują ich ogromne ilości. A Włosi tutaj nawet nie chcą już atakować. Obrazili się na mnie. Szkoda. Ale wiecie, co znaczy również? Że mamy o wiele więcej fabryk wojskowych, skoro posiadamy Rzym. Właściwie już posiadają bardzo mało, no manpowera posiadają troszkę jeszcze, ale posiadają, są ogólnie osobieni. Dobra, wiecie co? Chciałbym jednak, żeby sama piechota wróciła do... Nie, pyk, 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 pyk. Poszła do oddziału pomarańczowego, czyli tam, gdzie są marynsi. Chcę, żeby czołgi po prostu same w sobie działały. I chciałbym was, czołgu się, moje drogie, tylko na tym obszarze. Wszystkie, żebyście pojechały tutaj. A, bo wy tutaj szturmujecie dalej, spoko. Samozwańczy.
Oj, Włosi, czemu wy mi tutaj cały czas puszujecie? Już za... jeszcze tak niedługo. Ile macie tej jedności rodowej? 85. Czyli zobaczycie, tak naprawdę to u was jest Genua i prawdopodobnie upadek. Wiecie, co bym zrobił? Wyznaczyłbym te trzy oddziały. Na chwilę bym dał, nie wiem, kogo mogę wam dać. Tego, typa. Wezmę sobie tego typka. Anzio. Genua. I ruszycie. Ile się będziecie dostępować? 14 dni. 14 dni do desantu, spoko. A moje czołgi, push. Nawet wy też możecie wspomóc. Wy nie powinniście, Włosi, naprawdę umieć walczyć już. Wy nie powinniście teraz walczyć, gdyż nie umiecie. Czy jest wojna z wami? Ryma ten KWD. No, co wy jesteście wezwani do wojny? A Japonia jest wezwana? Nie ma. Trzymajcie się, Chiny, trzymajcie się mocno. No, dopóki wytrzymacie, to ja nie muszę jeszcze... Wiem, że nie muszę desantować się do Japończyków. A może skończymy tę wojnę zanim się uda, albo trzeba będzie zasentować się. 14 dni. Jeszcze, znaczy 14 dni potrzebuję. Już niedużo, już niedużo. A chciałem zobaczyć tylko jedną rzecz. Boję się, że film, który aktualnie był robiony niedawno, nie wygrywa się na chwilę obecną. I tutaj widzi, tutaj mamy raczej parę, raczej idzie spokojnie. Ej, patrzcie, wycofali się stąd. Ancona, Koro, lecicie. Tutaj mi cały czas coś puszczą, ja za tylko ich tu. No a mógłbym nawet ich próbować obkrążyć. To byłby spoko pomysł, z czołgami ciężkimi. Na szybkość. Jedziecie, jedziecie. Jak zobaczę, że są atakowani z różnych stron, to może będą chcieli się zaczną wycofywać. A ja wtedy zdobędę darmowe tereny, bez większej walki. Bo nie zależy mi na tym, żeby tracić tutaj ludzi. Patrz, już stracili 200 tysięcy ludzi. Nie interesuje mnie, że oni stracili 3 miliony. Nie, to jest rywalizacja, takich rzeczy się nie patrzy. A proszę ich tak, o właśnie. Jedziecie, jedziecie, jedziecie. Nawet ich tutaj wspomóżcie troszkę, będzie o wiele łatwiej. O, super. Patrzcie, jak sobie odpuszczają te pozycje. Boją się, że są okrążeni. Lecicie, lecicie. A wy? Możecie już się desantować? Dobra, desantować się, płyniecie. Nie wiem, co trzymają w tej Genui. O, trzymają jednostkę, która nie jest do końca zorganizowana i gotowa możliwie do sprawnej i organizowanej walki. Gdzie wy jesteście? A w ogóle co dostajesz? Szybkość desantu plus 30. Gdzie wy jesteście? A tu dopiero, ojeju. To będziecie jeszcze długo, długo płynąć. Idźcie tu, idźcie tu. Zaczepcie ich walką. Świetnie się bronicie. Nawet mógłbyś tutaj spróbować. O, przez Florencję. Tyk. Pilnuj tutaj. O nie, do Genui dochodzą nowe siły. Ale moi tutaj Marines są specjaliści w swoim fachu. Patrzcie, nie potrafią się odbić przed nimi. To są tacy komandosi. Dobra, nie wiesz co, dostań tu. Grecy mi wysłali siły, jak miło. Świetnie. Uleci nam też miła muzyczka z Radia Aliantów. A za chwilę Genua upadnie. No odpalą tą organizację, niszczą ich. To jest jakaś chyba słabsza jednostka, widzę taki pionek troszkę. Taki pionek w polu. A zobaczymy, jak leci na naszej całej reszcie frontów. O, teraz Niemcy próbują się... Co wy tu nic nie trzymacie, panowie? Gdybym ja teraz na was ruszył, to może bym jeszcze raz próbował, ale za chwilę znowu wyślecie mnóstwo sił. I potem tak, i tak cały czas, bańka wstańka. Ja tu produkowałem artylerię, prawda? Dwa razy. I brakuje mi surowców. Wiele surowców. Potrzebuję więcej czołgów. Na początku? Ropa. Dobra, niech więcej tej ropy. Zdobyliśmy troszkę... Oj. Od USA. Wziąłbym od Malai, ale... Ale tam są Japończycy i się Japończyków Turecy tam. O, świetnie. Okrążycie ich. I atakujcie tu cały czas. A Genua zdobyta. Włosi się jeszcze nie poddają? Jeszcze nie. Twardo trzymają skurczybyki. Możecie się rzucić tutaj? Albo nie, wy nie możecie tkwać. Was jest niewiele, więc wy musicie oszczędzać siły. Możecie szturmować. Na z Bolonia. Tutaj pozbędziemy się trochę ilości... Takiej przyjemnej dla nas. Idziecie tu. Więcej fabryk jest. No to potrzebuje więcej fabryk. O, troszkę portów zdobyliśmy. Tak. No i patrz, ile się czołgów. Produkuje się prawie 5 czołgów ciężkich dziennie. 4,5. Czy możemy coś tutaj więcej dokonać? Tak naprawdę Grecy bardzo ładnie wytrwali, no ale to są góry, więc widzicie co robią góry, jak się tam się stara rzucić. Czy w tych górach są jeszcze rzeki? No i są rzeki i są góry, no to jak mają się przebić? Tego się nie da przebić. Ale patrzcie jak tutaj giną, patrzcie jak tu umierają.
Znaczy ja nie życzę nikomu takiej sytuacji, jaka znajduje się tutaj. Ale to są moi wrogowie. Tu wygra tylko silniejszy. Co wy, karabinów nam brakuje? Naprawdę? Nie. Jezu, mam 40 tysięcy karabinów. Może ja Chińczykom wyślę pomoc. Rozpocznij program Lendlizy. Mogę wam wysłać jakiś tych karabinków trochę. Nie wiem. Raz. 20 tysięcy wam wyślę. Jestem pewny, że wam pomoże to dużo. A wy nie macie tylu swoich okrętów. To wam zrobię to tak. Wyślę wam 100, 1000. Dobrze być? Zajeślimy. Dokładnie. Na razie wyślę mi 1000. Ja bym zrobił też więcej konwojów. Tak jest. Nie produkuję prawie w ogóle konwojów. To jest błędem z mojej strony. A potrzebuję tych konwojów? Ja mogę wysyłać się do Chińczyków, a Chińczyki z tych konwojów będą zabierać ode mnie sprzęt. I jeżeli dopóki walczą Chińczyki, tak długo... Jakby to powiedzieć... tak długo... Zawiesiłem się. Tak długo tak naprawdę Japonia nie dołączy do wojny. Ruszajcie wszyscy do boju. Patrzcie, tutaj Włosi już nawet nie mogą walczyć, nie mają czym walczyć. A nie cały czas mnie już tutaj puszują, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie puszują. Jak w ogóle wygląda sytuacja? 8 dni i mogę produkować nowe samoloty. To na pewno będzie... Myśliwcem zwłaszcza, to mi się przyda. Bo jeżeli będę chciał zrobić blitzkrieg na Związek Radziecki, a mam taki plan usunąć komunizm, bo żeby świat... To jest taki mój piękny świat, to jest piękny świat bez komunizmu. Pięknie usunąć ci mnóstwo sił. No to nie może być komunizmu tam. O, tej dwie jednostki się wycofują. Świetnie. Podejdźcie tutaj, panowie. Szturmujecie ich? Szturmujecie ich pozycję. Właśnie na chwilę się poddadzą. No. Ile mają? 9. 20. Już tutaj jakaś Wenecja, Mediolan. O, jak Mediolan upadnie, to na pewno już będą chcieli walczyć. Podejdźcie pod Mediolan. Serio, tędy chcecie jeszcze z nimi walczyć po drodze? To dobra, jak jesteście tacy zacięci, no to walczcie. Co mi do tego? Prawda? Sądzę, że będziemy mogli jeszcze odbić tutaj Mediolanik do końca. Tak? Dobrze? Dobrze, zamknijcie ich tutaj. Co z Bolognese też zdobędziecie? Jezus Maria, te czołgi, te ciekające siły cały czas chodzą mi w drogę, no. A, świetnie, mamy nowe samoloty. I możemy zrobić rozproszenie przemysłu. Oraz rozpoczniemy produkcję nowych samolotów. Nie, to nie są samoloty, to są samoloty. Ropy będzie brakować, wszystkiego będzie brakować. Trudno już, przeżyjemy. Stany Zjednoczone produkują tego od groma. A ja mogę od nich ściągać. Gdyż będą za chwilę moim sojusznikiem. Świetnie, idziecie, idziecie, zobaczcie ten Mediolan, dacie radę, wierzę was. Jezus, ale ich przepychają. Nie, nawet to nie jest spoko, że ich tak przepychają. Nie, to nie jest nawet spoko. Jezus Maria, co tu się im dzieje? Znaczy, ja się cieszę, że taka sytuacja wybuchła. Tylko chodzi o to, że mogłem zrobić bezproblemowo Mediolan, a go nie zdobędę bezproblemowo, bo co chwilę tylko spotykam jakieś siły do walki. Dobra, szturmem na ten. Lecicie szturmem. Pokażcie prawdziwy francuski blitzkrieg. Uuu, ty generale, jaki ty jesteś dobry. Niściel forte, saper. Ua. To jest prawdziwy kozak. Dobra, ruszajcie, ruszajcie blitzkriegiem. Gdzie wy jesteście? Który to jest mój oddział pancernych? On miał już... To była szóstka, jak pamiętam. Wy też, pyk. Ruszajcie, ruszajcie. Na chwilę zdobędziemy Mediolan, a wtedy wtedy Mussolini powie papciu Mussolini, wiecie co, może pokój. Przyjdziemy na waszą stronę, pomożemy wam. O Jezus, i się zabunkrują w tym Mediolanie. Ale patrzcie, Francja jest tu. Francja jak za Napoleona we Włoszech. Świetnie to wygląda. Dobra, szturmować, wy też, bądźcie szturmowikiem. Pyk, lecicie. Ja zastanawiam się, czy już nie A rozpocznijcie drugą kampanię już. I na tej stronie, i lecicie. Niemcy nie wiem, czy będą... O, już się wycofują? Czy jeszcze nie? Oni wysłali sporo część sił. Szwecja się poddała, czy jeszcze nie? No musiała się poddać, bo nawet stolicy mi tu nie widzę. Wysłali sporo części tutaj. O, pięknie ich puszujecie. Puszu, puszu. To zdobędźcie ten cholerny Mediolan. Wszystko, pokus Mediolan. Świetnie, świetnie, świetnie. Patrzcie, jak upadają. Mediolan za chwilę będzie mój. Milan. I? No nie, dochodzą co... I. Jest! Państwo włoskie kapituluje. No shit! Nie! Nie! Dlaczego?
Dlaczego wy dołączyliście do tej wojny? Dlaczego mi to zrobiliście? Shit. No nic, moi drodzy. Sądzę, że tym pozytywnym akcentem, czyli zakończenie wojny z Włochami, rozpoczęcie wojny z Japonią, to nie jest pozytywny akcent, zakończymy ten odcinek. Dziękuję wam za obejrzenie, trzymajcie się ciepło, cześć!